6 sierpnia wspominamy błogosławionego Oktawiana, biskupa. Oktawian urodził się w Quinii około roku 1060. O jego pochodzeniu i młodości właściwie nic nie wiemy. Informacja o tym, jakoby był synem hrabiego Wilhelma II Zuchwałego, a bratem Gwidona, który został papieżem jako Kalikst II, nie jest pewna. Miał studiować teologię i prawo w Bolonii. W roku 1087 dowiedział się o poważnej chorobie ojca. Wybrał się wówczas w drogę, ale w Pawii otrzymał wiadomość o jego śmierci. Uznał wtedy kontynuowanie podróży za bezcelowe i wstąpił do Chiel di Oro, do benedyktynów. Dał się tam poznać jako mąż pełen gorliwości, popierający ideę reformy kluniackiej. W roku 1129 powołano go na biskupstwo w Savonii. Rozwinął tam gorliwą działalność charytatywną, ale rządził niedługo. Zmarł bowiem 6 sierpnia 1132 roku. Przez długie wieki czczono go jako błogosławionego, nie starano się jednak o formalną aprobatę kultu. Udzielił jej dopiero papież Pius VI w 1793 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie błogosławionego Oktawiana biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.